W dzisiejszym odcinku przedstawimy wam, a tak naprawdę ja wam przedstawię i Piciowi zarazem, pomysł na najdziwniejsze podkładki, które mogą się znaleźć na waszych biurkach, a przynajmniej na takie podkładki, które nie zostały jeszcze spopularyzowane na tyle, żeby stanowić większość. Piciu, pomysł na pierwszą podkładeczkę, którą już prawdopodobnie widziałeś. Widziałem, następna. Podkładeczka od Kruxa, która zdecydowanie sięga do lat 90., a nawet 70., bo to też twoje dzieciństwo, nie? Podkładka sięgająca do lat minionych, ponieważ we wzorki, które za chwileczkę zobaczycie, otwórzmy tę podkładkę i zobaczmy, jak wygląda. Podkładka sporych rozmiarów, żebyśmy nie tylko mogli się poruszać na niej myszą, ale także pojeździć na przykład jakimiś Hot Wheelsami. Ale czemu domy są tak zrobione? Czy to ma sens, że ja tutaj sobie jadę i tu parkuję? Kiedyś był zarzut za to, że są nieizometrycznie chyba. Chyba w twoim przedszkolu był taki zarzut. Ja już znam tą podkładkę, ona mi się bardzo podoba. Jeżeli ktoś ma na tyle duże cojones, żeby ją położyć, to jak najbardziej to propsuje i propsuje jej wielkość, chociaż nie wiem, czy moje biurko nie byłoby wręcz trochę za małe na to, bo... No fakt, rozmiary tutaj mamy potężne, mamy też oczywiście obszycie, podkładka i grafika jest bardzo dobrze wykonana. To jest taki zarzut, który już wcześniej mieliśmy, przynajmniej z mojej strony on padał, że te kolory chciałbym, żeby były ciutkę bardziej nasycone na tej jeszcze grafice. Bardziej? Jeszcze bardziej i faktycznie, żeby uderzały, bo ja mam wrażenie, że mój dywan był trochę właśnie tak przejaskrawiony, ale mogę się tutaj mylić. To ja bym się kłócił, moim zdaniem już jest ok, bo tak to mogłoby drażnić wzrok, a jednak przy takiej wielkości podkładki. Może to też racja. W każdym razie sam pomysł na podkładkę od Kruxa, który takimi podkładkami nietypowymi już słynie, no bo pamiętamy przecież wszyscy ten genialny dywan, który oni zrobili. Wygląda to absolutnie świetnie, troszeczkę PRL-u, troszeczkę lat minionych. Domyślam się, dlaczego w takim razie tę podkładkę wybrałeś. Po prostu przypomina ci o dzieciństwie. Bardzo dziękuję, Piciu. No to pomysł naprawdę bardzo dobry i ja już się nie mogę doczekać na kolejne etapy podkładek Kruxa i jakie będą mieli pomysły. No co tu komputer? Tu fajna jest zabawa bez. Chcecie, to tam położę na ziemi i tam będziesz sobie jeździł. Dobra, ja poprowadzę dalej odcinek. Dobra. Mój drogi, czas na podkładkę numer 2. I tak jak w pierwszym przypadku cię nie zaskoczyłem, widziałem, że nawet byłeś troszeczkę zrezygnowany, to tutaj gwarantuję ci, że cię zaskoczę, bo na stół wjeżdża Razer, podkładka Firefly V2, ale w wersji Pro. Widziałem to na filmikach, takich reklamowych. Okej. I jestem ciekaw, na ile ona w rzeczywistości jest taka jak na reklamie. No właśnie, bo często w reklamach i na pudełkach mamy do czynienia jednak nadal z tym, że one świecą znacznie bardziej, jakoś no, tak się, te no, kolorki są wyciągnięte. Produkt. No jasne, że tak. No i oczywiście zaraz się przekonamy, jak ta podkładka będzie świecić i oczywiście jest to podkładka bardzo nietypowa, ponieważ będzie się świecić cała. Nie obramowanie, nie fragmenty, ale będzie się świecić cała. Zobaczmy tę podkładkę. Tak wygląda podkładka w wersji niepodświetlonej, jest cała biała, trochę wygląda jak szklana, ale szklana nie jest, jest plastikowa, jest sztywna, na to warto zwrócić uwagę, bo nie każdy lubi taką podkładkę. Jakby była trochę mniejsza, to już by była za mała, to jest taki minimum rozmiar, jaki zazwyczaj gracze lubią. Proszę. No i jak jest efekt? Jesteś zadowolony z efektu, czy nie jesteś zadowolony z efektu? Zobaczmy, jak to wyglądało na opakowaniu. Czy wygląda to tak samo? No według mnie niestety nie. Oczywiście faktycznie to podświetlenie jest efektowne, widać, nie że faktycznie jest, no. Ma się świecić cała, ale widać też bardzo mocne braki w tym podświetleniu, znaczy, w takim inaczej, no. Inaczej, moim zdaniem to jest podkładka ładna, moim zdaniem to jest podkładka, która robi wrażenie. Też zobaczymy, jak oświetlenie zmniejszymy w studio, bo umówmy się, w studio zawsze oświetlenie jest duże. O, ona dobra, robi okay. wrażenie, że to jest naprawdę fajna podkładka. Widzisz, jaka jest różnica? No jest różnica ogromna, jest kolosalna, ogromna różnica nawet bym powiedział. I to wygląda dobrze, ale błędem, moim zdaniem, błędem Razera jest tak, że w taki sposób przedstawili to na grafice. Tutaj mamy oświetlenie, które jest mocne do środka, ale na krawędziach i te krawędzie doświetlają podkładkę. A na grafice tutaj to się wydaje, jakby to było... Całe od spodu tak, podświetlone. Jakby to był jeden wielki panel LED, który sprawia, że ta podkładka świeci. No, dlatego domyślamy... ktoś może czuć niedosyt, bo... trochę inaczej wyobrażał sobie mechanizm tej podkładki. Ten mamy błękitny. Bardzo dużo takiej bieli tutaj na krańcach tej podkładki. Tak. I to już psuje cały efekt. Niestety. W zależności jaki jest kolor. O, tak fioletowy wygląda dobrze. On jest mocno jaskrawy i fajnie się rozchodzi. Tak samo było z zielonym, z tym żółtym już jest dużo gorzej. Żółty tak. Nie widać, nie czuć się. O, wchodzi w zieleń i zaczyna się wow. Zielony wygląda moim zdaniem najlepiej. Patrz teraz, nie?
No zielony zrobi najlepiej, bo Razer, tak? No tak. Widzę problem z tym, z tą różnicą, która jest między pudełkiem ten i mógłbym czuć się zawiedziony, gdybym nie widział wcześniej, co jest w środku. Mm-hmm. Ja ją cenię pozytywnie, bo to jest fajny pomysł. Ja, ile to kosztuje? Dobre pytanie. No to kur... panie. 470 zł, skromne. To jest niesamowicie fajny gadżet. Widać, że to ma swój potencjał. Natomiast uważam, że to nie jest jeszcze coś, co ja osobiście chciałbym mieć na swoim biurku za 470 zł. Za 470 zł to powinno robić faktycznie powalające na kolana wrażenie i powinno wyglądać tak jak teraz na opakowaniu, a nie z dużymi białymi plamami. Podkładka zajebista. Jednak niepotrzebne oczekiwania zbudowane na opakowaniu, co sugeruje troszkę inne rozwiązanie i cena no zwala z nóg, to trzeba przyznać, że to jest dla mega turbo gadżeciarzy, którzy nie patrzą aż tak bardzo na cenę, patrzą na efekty. Dobra, ale do kompleciku, słuchaj, do tej podkładki idealnie fitować będzie Cobra Pro. No zobacz, jak to fituje pięknie. Zobacz, jak to ładnie wygląda. Ładne podświetlenie oczywiście na skoro. I tu już jest intensywnie. Pokazałeś mi tą Cobrę, bo ja też nie miałem wcześniej z nią doświadczenia. To jest trochę taki Viper, jeżeli chodzi o design. Mi się ona bardzo podoba. Mi się ta myszka bardzo podoba z wyglądu. Ja ją sobie wezmę na testy i dłużej będę używał, więc prawdopodobnie jest duża szansa, że w następnym setup checku ona się znajdzie. No przede wszystkim to połączenie bieli i czerni zdecydowanie do siebie fituje. No i faktycznie z taką podkładką robi bardzo, bardzo duże wrażenie. Ale dla osób, które mają takie gadżety jak ja, to... No i pozwólcie takie gadżety. No właśnie. To... No właśnie, pozwólcie takie gadżety. No, więc tak, podkładka jest droga, ale zaoszczędzicie na gadżety, więc się wyrówna. Dobra, słuchaj, jak ostatnio narzekałeś, że było drogo, to tutaj będzie drogo i jeszcze w dodatku bez RGB. No, idealnie, czyli dopłacamy za brak RGB, co teraz ma sens totalnie, w sensie, bo dużo osób teraz już hejtuje RGB, więc warto dopłacić, żeby go nie mieć. Moi drodzy, tutaj podkładka zupełnie nietypowa i coś, co powoli faktycznie gdzieś tam zdobywa rynek, czyli podkładka szklana. Otwieramy ją i sprawdzamy. Produkt jest mi znany i nie tylko w tej wersji Asusowej, ale też widziałem chociażby wersję Razera, czyli szklana podkładka. I powiem Ci, że ja się cały czas zastanawiam, czy to ma sens. No szurasz tymi koralikami, szurasz. Dla mnie jest tylko taka podkładka, popatrzcie. Zero szurania, a tu? Dobra, słuchajcie, no u mnie też będzie zero szurania i też przede wszystkim będzie zero oporu i naprawdę bardzo duża dokładność naszych ruchów przede wszystkim i przede wszystkim powtarzalność tych ruchów, no bo jeżeli to tarcie eliminujemy, no to faktycznie ta powtarzalność też będzie się zwiększać. Mówisz? Kurde, ja jestem ciekaw, na ile to jest takie marketingowe bla bla, a na ile faktycznie to jest taki precyzyjność. Ja na początku takiego wrażenia pierwszego użytkowania mam takie, że to jest takie wyślizgane, że takie czujesz, że aż za bardzo się to ślizga, ale... Pierwsze wrażenie faktycznie takie jest... Nie ma tej kontroli. Ponieważ ja co prawda nie używałem samej szklanej podkładki przez dłuższy czas, natomiast używałem szklanych ślizgaczy i faktycznie pierwsze wrażenie jest, że gdzieś tą ręką za daleko jedziemy i tak dalej, natomiast tak będzie również w przypadku, kiedy swoje stare, zdezelowane ślizgacze dwuletnie albo trzyletnie wymienicie na nowe teflonowe ślizgacze, to również będziecie mieli wrażenie, że jest za szybko, jest zbyt duży poślizg. Tutaj właśnie o to chodzi, żeby ten poślizg był duży, żeby prędkość ręki nie była przez nic ograniczana. I tak samo jak na przykład stosuje się rękawki gamingowe po to, żeby na podkładce nie było tarcia, no to tak samo stosuje się podkładki, które to tarcie po prostu niwelują. Są eleganckie te podkładki. Minusy dwa widzę pewne. Dla nich oczywiście to są względne minusy. Jedna rzecz, te szklane podkładki się palcują, więc trzeba tutaj, jeżeli chcemy, żeby nasze stanowisko wyglądało ładnie, to może trzeba przecierać częściej. Drugi minus, że nie każdy lubi, jak jest ten spad, bo czasami, wiesz, jak z nas poniesie gra, to jest i ktoś się wkurza, bo w podkładce raczej, no też jest w sumie takie, może to nie jest aż tak wysoko. W sumie, jak sobie porównamy ze zwykłą podkładką, to jest no prawie równo, więc okej, nie oceniam tego jako minusa, ale widzę też duży plus. To, co przed chwilą było minusem, to było palcowanie, ale za to jak dużo łatwiej zadbać o czystość takiej podkładki, bo jeżeli nam się coś wyleje, to z materiału, no usunąć to, ciężka sprawa, no, pranie i tak dalej. Dokładnie. Szkło, szmatka, zmywamy, nie było tematu. Zresztą pamiętacie, jak wyglądała moja podkładka w ostatnim setup czepie, setup czepie, spokojnie.
to jest podkładka, która była w poprzednim odcinku, to jest ta sama. Paradoksalnie ktoś mógłby powiedzieć, o kurde, ty to z tego już 2 lata korzystasz. No niestety nie, to jest 4 miesiące. I możecie zobaczyć, jaką przeszła metamorfozę. Setup checku, który robiliśmy na kanale Computronic Gaming. No ta podkładka wyglądała już obrzydliwie po długim okresie użytkowania. Ja też jej nie chciałem jakoś tam prać za bardzo, nie chciało mi się po prostu tego robić. No i wygląda jak wyglądała. No tutaj tak naprawdę nie ma problemu, bo bierzecie pierwszą lepszą, wilgotną szmatkę i tak, wszystko jest utrzymanie w czystości eleganckie. Tej podkładki jest znacznie prostsze. Zastanawiam się tylko jeszcze jedna ostatnia rzecz. To jest szkło. A szkło? Hartowane, panie. Hartowane. Hartowane. Może się, ale może się potuć. Jak masz 500 zł, to możemy sprawdzić, jak łatwo. Tak uderzyć, żeby ją zbić? Nie, no nie, nie. Wydaje mi się, że to nie jest możliwe. Jeżeli faktycznie mielibyśmy doprowadzić do jakichś skrajnych sytuacji, no to wydaje mi się, że taką najbardziej prozaiczną jest to, żebyśmy wzięli faktycznie kubek, który gdzieś tam na biurku spoczywa i faktycznie musielibyśmy gdzieś bardzo mocno albo w rant uderzyć, albo gdzieś od góry, no i wtedy być może, ale no jednak mamy do czynienia ze szkłem hartowanym, które wytrzymuje naprawdę bardzo, bardzo wiele. No, ale ta cena tych szklanych podkładek też na razie jeszcze jest taka zaporowa. No tak, powiedzmy sobie, że 500 zł za dużą podkładkę to jest naprawdę sporo. 500 zł w ogóle za podkładkę to jest naprawdę sporo. Natomiast powiedzmy sobie od razu, że mamy tutaj do czynienia z rozwiązaniem przeznaczonym do specyficznej grupy odbiorców. Do odbiorców, którym zależy bardzo na bardzo dużej szybkości przede wszystkim i dokładności swoich ruchów, czyli dla pro playerów. Czyli pro playerów, czyli dla kogo da 90% społeczności gracze. Dla mnie. Przynajmniej na ich zdaniem. Dla mnie. Moja pro player. No właśnie o tym mówię. No dobra, moi drodzy, dajcie znać w komentarzach, co myślicie o takich podkładkach i którą chętnie zobaczylibyście na swoim biurku. Tak. Numer 1, numer 2 czy numer 3. Ewentualnie, jeżeli waszym zdaniem któreś rozwiązanie nie ma sensu, to podajcie argumenty, dla których takiego sensu to nie ma i dlaczego to się nie sprawdza. A ja tylko na koniec pokazałem, że jaki spód jest tu ładny też. Fajna taka. Dopracowany, fajna, no. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, a my się żegnamy. Trzymajcie się, cześć!